Takim miejscem, szczególnym i bardzo wartościowym, jest właśnie Willa Domańskich i my jesteśmy po prostu tymi strażnikami, którzy do końca będziemy jak gdyby pilnować tego miejsca, ale chcielibyśmy się też dzielić radością. Witamy Państwa. Dobry. Za oknami zima, styczeń mróz, a jesteśmy w miejscu, które jest gorącym punktem na mapie Krzeszowic, bo jesteśmy dzisiaj z panem Leszkiem Sybillą w Willi Domańskich. Gorące miejsce, bo miejsce, które prywatny współwłaściciel swoją część tak wystawił na sprzedaż. Jest taka oferta w internecie. Każdy może przyjść, wykładając odpowiednią ilość gotówki, kupić tą część współwłaściciela. I pan jako prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, osoba tutaj czynem, duchem, całą sercem, tak, zaangażowana. Jak pan się do tej sprawy odnosi, jak pan to czuje? Stowarzyszenie jest strażnikiem tego miejsca. Strażnikiem pamięci tego miejsca i tych pięknych chwil historii tego miejsca, a także my cały czas w jakiś sposób czujemy się tutaj gośćmi. Ponieważ na sprzedaż została wystawiona tylko część Willi Domańskich na Wojowej Górze, która należy do prywatnej osoby. Wyniknęły pewne plotki, które pojawiły się w Krzeszowicach i okolicach, że to stowarzyszenie chce w jakiś sposób pozbyć się daru serca pani Lubelskiej, która podarowała swoją część stowarzyszeniu. Jest to nieprawda. Jest to zwykła plotka. Kto ją rozpowszechnia, nie wiem, ale zawsze ludzie mali mają swoje jakieś interesiki. Natomiast stowarzyszenie z całego serca, jeżeli by ta sprzedaż nastąpiła, chciałoby, żeby to status quo, czyli świetna współpraca z obecnym właścicielem, dalej trwała. Kto to kupi? Jeżeli kupi, my tego nie wiemy, aczkolwiek dla dobrego funkcjonowania tego miejsca, na przykład świetnym rozwiązaniem byłoby to, żeby tym kimś były na przykład władze samorządowe, czy starostwo, czy marszałek, czy wojewoda, ponieważ jest to perełka. Ja jestem osobiście historykiem, pracuję w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, kustoszem jednej z kolekcji. Więc też jestem strażnikiem pamięci wielu cennych, wspaniałych artefaktów, które znajdują się w muzeum. Wiem, czym jest historia, wiem, czym są zabytki i wiem też, jak należy się troszczyć o nie, szczególnie o te, które są tak zwanymi perełkami. Tu w Krzeszowicach Pałac Potockich, jak on wygląda? To wygląda. Kościół, czyli dawna kaplica, też wspaniała. Jest to Bentley wśród kościołów, tak, tego typu, prywatna, tego architekta, prawda? Tak jest. Klasztor wspaniały w Czernej. Oczywiście zamek Tenczyńskich w Rudnie. Jeszcze takich miejsc wymieniłbym kilka, ale w tej części tych naszych skarbów tu lokalnych umieściłbym z czystym sumieniem właśnie Willę Domańskich. Z tym, że Willa Domańskich to nie lata 20, kiedy według projektów ona została wybudowana, lata 1923-25, ale to też miejsce związane z historią tej ziemi z czasów jeszcze poprzedzających. Wcześniejszych. Stara Prochownia, tak? Tak, Stara Prochownia, ponieważ Kraków
miał swój arsenał, to obecna siedziba Muzeum Czartoryskich, ale tam trzymano tylko broń, armaty, to wszystko, co strzelało i zabijało, czyli począwszy łuki, kusze, później broń palna, piki, halabardy i tym podobne. Natomiast prochu nie trzymano w samym Krakowie. Z prozaicznego powodu, ze względów bezpieczeństwa, gdyż było to zbyt duże zagrożenie, zwłaszcza w tamtych czasach. Oczywiście. I takich miejsc pod Krakowem było kilka i do nich należała prochownia w Nawojowej Górze. Ponieważ proch trzeba było wytwarzać, więc wytwarzano go tu na miejscu, wytwarzali również mieszkańcy tych ziem, którzy później, porzucając rolnictwo, szczególnie pod koniec wieku XVIII, wieku XIX, udali się do rozlicznych tutaj kopalni, kamieniołomów, których tutaj nie brakowało w tym miejscu. I ten proch znowu w tych miejscach był bardzo potrzebny, żeby tą skałę strzelać, prawda? Oczywiście, na masową skałę. Oczywiście. I znany jest opis tego miejsca z początku wieku XIX, kiedy to ta prochownia wyleciała w powietrze. Ale z drugiej strony opis jest też, że bodajże to są lata 20 wieku XIX, że niejaki prochownik Rotermund zajmował się wytwarzaniem tego prochu, płacił jakiś podatek, no bo oczywiście na tym zarabiał. Zamknijmy teraz oczy i wyobraźmy sobie, jak te wozy ciągnione przez woły, później konie, jadą traktem na Kraków i wiozą ten proch, oczywiście odpowiednio w beczkach, tak? Zabezpieczony przez strażników. Podróż troszkę trwała, nie tak jak dzisiaj, pół godziny albo i dłużej. Natomiast powstał na miejscu tej prochowni, która wyleciała w powietrze, nowy budynek. Tym prochem dalej się zajmowano. Później, ponieważ wymagało to bezpieczeństwa, więc te mury były bardzo solidne, przypory. One mają 70 do nawet metra miejscami, do metra grubości. Zachowały się tu stare piwnice, my do nich dzisiaj nie możemy wejść, ale myślę, że kiedyś je poddamy szerszej eksploracji i Państwo zobaczą, jak one wyglądają, bo się zachowały. Natomiast ten dwór, on też był własnością znakomitego polskiego naukowca. Troszeczkę o nim też nie pamiętamy. Może my miłośnicy i część osób, która interesuje się historią Krzeszowic i okolic, pamięta o tym. To był profesor Napoleon Cybulski, który wynalazł adrenalinę. Stąd wiemy, dlaczego czasami się denerwuje. No mnie się bardzo Krzeszowice z tą adrenaliną kojarzą. Takie miejsce dość adrenalinowe, że tak powiem. I tu jest, bo cały czas wszystko to drga. A ponieważ może ten mróz troszeczkę przymrozić te synapsy, to będzie lepiej. Natomiast Napoleon Cybulski nie zwracał uwagi jako naukowiec, był też dentystą, lekarzem, na to, w jakim otoczeniu ma swoją pracownię. On był kilka lat tylko właścicielem. Późniejsza właścicielka wymieniła się z panią Karoliną i Karolem Domańskimi na swoją posiadłość, na bodajże to były Zarzyce Wielkie. Na prowincji gdzieś tam. W okolicach Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej. Ponieważ to było miejsce oddalone od wszelakiej cywilizacji zewsząd, a ona bodajże była wtedy w drugiej ciąży i mąż, bardzo ją kochający, postanowił przenieść ją do większej cywilizacji. Pamiętajmy, że mówimy o innych Krzeszowicach. Było to miejsce, gdzie przybywali kuracjusze. Ekskluzywne, elitarne, jeszcze doskonale skomunikowane poprzez kolej z Krakowem. Tak. Przy okazji w ogóle ten rejon, począwszy od Rudawy, nie mówię o Zabierzowie, bo Zabierzów bardziej związany był z takim przemysłem, fabryką gwoździ, natomiast Rudawa, w Rudawie powstało wtedy wiele siedzib i rezydencji bardzo zamożnych ludzi, prezesów różnych firm, banków, którzy przyjeżdżali na weekendy do Krakowa. Tam też stoi inna słynna
siedziba rodu Domańskich, ale nie tych. Mianowicie... A tam z wieżyczką, tak? Antonina Domańska. Żółta Ciżemka. Tak, historia Żółtej Ciżemki napisana w Zabierzowie w willi z wieżyczką. W Rudawie. A przepraszam, w Rudawie. Oczywiście tych zabytków przeszłości na tych terenach jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I tak jak powiedziałem na początku, jednym z nich jest tą perełką, jest Willa Domańskich. Stowarzyszenie organizuje tutaj koncerty, spotkania na tyle, na ile pozwalają nam to środki finansowe, ponieważ my jesteśmy instytucją pro publico bono dla dobra społecznego, za naszą pracę nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Staramy się jako stowarzyszenie to miejsce prezentować, między innymi w 2013 roku w ramach kolejnej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa, które organizowane są od ponad 20 lat przez Małopolski Instytut Kultury. To miejsce zwiedziło tysiąc kilkaset osób w ciągu dwóch dni. Sam osobiście razem z ówczesnym prezesem panem Łukaszem Skalnym, panią Teresą Czerny, Dorotą Strojnowską, Maćkiem Mazurowskim i innymi osobami oprowadzaliśmy tu te dziesiątki grup, które nie trzymały się harmonogramu i przyjeżdżały tak jak chciały. I naprawdę dało nam to dużą satysfakcję. Wszyscy byli w ogóle zdziwieni, że takie miejsce jest tutaj, bo ono zasługuje na promocję, zasługuje na to, żeby je w jakiś sposób też wykorzystać. Mówię o wykorzystaniu przez gminę w celach promocyjnych, ale także w celach też jakichś reprezentacyjnych. No spokojnie da się tutaj urządzić mały koncert, mini konferencję choćby nawet, czy jakiś taki mały bankiet, prawda? Padały nawet takie propozycje, ponieważ pomysłów jest wiele, nie? Żeby może zrobić tu miejsce, w którym udzielano by ślubów. Stylowo oczywiście, ale miejsce jest szczególne. Takie miejsce się pamięta, natomiast coś takiego było w Krakowie, to był Pałac Ślubów, wszyscy pamiętają teraz siedziba jednego z banków, tak. Ale to się pamięta. To się pamięta, a nie takie sztampowe miejsce, gdzie siedzi pan albo pani, udziela tego ślubu. Wygląda to troszeczkę jak z Ikei. Nie ma tej emocji, nie ma tej adrenaliny, która powinna towarzyszyć, a ta adrenalina jest tu. Ona jest w tu, w tym miejscu. Tak. Ona tu została wymyślona, być może, tak? Być może profesor Napoleon Cybulski ją wymyślił. Natomiast to miejsce szczególne, zaprojektowane przez takiego architekta z Trzebini, Wilmana, który był też burmistrzem Trzebini. Dwubiegunowe schody, wieżyczki, czterospadowy dach, ten piękny salon, w którym się znajdujemy. To wszystko zostało zaprojektowane i do tego wnętrza bardzo pasuje, zwłaszcza, że to są też projekty jednostkowe. Te wszystkie meble, jak chociażby sypialnia, zostały zaprojektowane i wykonane tylko w jednym egzemplarzu. Nie ma gdzie indziej na całym świecie czegoś takiego. Ponieważ lata 20. to taka moda. No, muszę powiedzieć na egiptologię. Tak, od siebie, że jest to kompletny plan filmowy. Tutaj niewiele trzeba, żeby miejsce oddawało epokę w pełni, bo ono jest pełne detali, prawda? To nie są puste pokoje, to są pokoje kompletne i tak jak pan mówi, egipski pokój. Witkiewiczowski, tak? To też jest salon witkiewiczowski, jadalnia zaprojektowana przez tatunia Witkiewicza, więc w takim stylu narodowym, witkiewiczowskim. Natomiast też właściciele tego miejsca, czyli państwo domańscy, oni bardzo aktywnie działali na tym terenie. Chociażby firma Litozyt, czyli sztucznych tynków. Pamiętajmy, że to jest czas
artdekowski, więc te wszystkie fasady nowych budynków, wnętrza, ministerstwa, nie tylko Kraków, ale przede wszystkim Warszawa potrzebowała tego nowoczesnego materiału. Był to człowiek bardzo zamożny. My, mieszkańcy gminy Krzeszowice i Nawojowej Góry, zawdzięczamy mu pomnik, który stoi w Nawojowej Górze, ponieważ on był fundatorem tego pomnika. Oczywiście meandry naszej historii zniszczyły go. Dzięki też stowarzyszeniu i innym organizacjom stanął znowu. Orzeł Niepodległości to państwo domańscy i bezpośrednio tak. Powiązane to miejsce tak. Z naszą ziemią krzeszowicką, tak? I z tym, co tak. Tutaj się działo w dla niej chyba najlepszym okresie. Tak? Muszę powiedzieć, że z perspektywy historycznej ten czas naprawdę doskonały. To jest taki dobry czas. On może skończył się w takiej tragicznej chwili, kiedy pan Karol zmarł. Później jego żona z dwójką dzieci musiała sobie jakoś radzić. Później czas tragiczny wojny, kiedy też jak gdyby to miejsce żyło. W tym miejscu po upadku Powstania Warszawskiego w 1944 roku znaleźli swoje miejsce na ziemi ludzie tak strasznie doświadczeni przez powstanie, mianowicie 30 osób z Warszawy znalazło tu miejsce, w którym przez kilka miesięcy nocowało, mieszkało. Szczęśliwie się tak stało, że w 1945 roku w styczniu ta willa nie została zamknięta na klucz. Zostały otwarte okna, drzwi i osoby, które szabrowały dwór Lewalskich w Pisarach, wyszabrowały Pałac Potocki w Krzeszowicach i inne dwory i pałace w tych okolicach, myślały, że on już jest obrabowany. I oprócz węgla, który znajdował się w piwnicy... O paradoksie. Z tego, bo była podobno bardzo sroga zima, ja pamiętam, babcia mi opowiadała. Nic z tego miejsca nie zginęło, więc można powiedzieć, że te wspaniałe trema lustra, te meble, bo to też są meble lwowskie, przywiezione tutaj przez dziadków, ponieważ rodzina pana Karola pochodziła z Lwowa. I one patrzą na nas. My możemy się cieszyć, czuć się jak naprawdę w niejednym muzealnym wnętrzu, bo ono sprawia takie wrażenie. Tak jak pan powiedział, że to jest doskonały plan filmowy. Tak, jest to doskonały plan filmowy na karierę Nikodema Dyzmę czy braci Dalgi Spółka, Dołęgi Moskowicza. Naprawdę tak jakby czas stanął, zatrzymał się za kilka lat. Ten dom będzie obchodził swoje stulecie. W tej formie, którą mamy obecnie, w tej formie, w 1925 roku. 23, 25. 25 jest na fasadzie opisany jako data zakończenia prac i on jest bezpośrednim nawiązaniem do renesansu włoskiego, prawda? Tak. Jest inspirowany renesansem włoskim, włoskimi willami, tak. W tym stylu utrzymanym. Ponieważ ojciec pana Karola, przebywając na wakacjach we Włoszech, sporządził właśnie szkice takich włoskich willi, które miał okazję widzieć i właśnie w tym stylu, jako taki dom włoski, dom pełen miłości, dom pełen radości. I on taki rzeczywiście jest. I my jako stowarzyszenie i ja, mając przyjemność być prezesem, chciałbym, żeby ta radość, ta miłość, która w tym domu aż emanuje ze ścian, te wspaniałe wszystkie meble, te detale, to cyzelowanie wszystkiego dalej mogło trwać. Stąd może tak zaczęliśmy o tej gorącej atmosferze tego miejsca. Chcielibyśmy być dalej strażnikami pamięci i
to miejsce, żeby w jakiś sposób też zostało zauważone, tak jak powiedziałem, władze samorządowe. Ja już nie wnikam, czy to będzie pan starosta, pan marszałek, pan wojewoda, ale żeby też to miejsce służyło mieszkańcom. Domańscy cieszyli się takim szacunkiem, że zginął tylko węgiel z piwnicy, bo to być może nie do końca tylko te drzwi, które były otwarte, ale szacunek dla tego rodu i dla tego, co oni wnieśli do Krzeszowic. I być może my jesteśmy dobrymi kontynuatorami tej tradycji szacunku do domańskich i spuścizny po nich i tej kompletności tego miejsca, unikalności, bo ono jest mało znane. No niestety, i znowu o paradoksie. Być może gdyby świat filmowy wiedział, to film, który teraz jest kręcony o Piłsudskim w Krakowie, idealnie by się tu wpasował, natomiast być może tej informacji nie ma. Ta dobra współpraca z panem, który jest współwłaścicielem tej części, którą wystawił teraz na sprzedaż, do tej pory przebiegała bez trudu. Ja byłem sam świadkiem, że ten człowiek tutaj uczestniczy, angażuje się, jest częścią, on żyje tym z wami, dba, dogląda, pilnuje, uprawia ogród, prawda? Przydałby się ktoś taki. Natomiast ta cena nie jest zaporowa, bo ja oceniam, że jak na właśnie walory tego miejsca, to ona wcale nie jest wygórowana, prawda? Nie jest wygórowana i tak jak powiedziałem na początku, stowarzyszenie z miłą chęcią, oczywiście współpracujemy z panem Mieczysławem. Imię mogę wyjawić. Pozdrawiamy innych danych nie. No, pozdrawiamy serdecznie pozdrawiamy i szanujemy i za to, co ty robi. Tak. Przede wszystkim dziękujemy z całego serca. Chcielibyśmy, jeżeli doszłoby do sprzedaży tej pozostałej części, dalej być współpartnerem dla nowych włodarzy, ponieważ to miejsce też niesie ze sobą nie tylko tą pamięć, ale też daje pewne szanse wykorzystania go w sposób, w który ono powinno być wykorzystane, bo ja najbardziej wdzięczny jestem pani Danucie Lubelskiej, której to dar serca spowodował to, że możemy tu dzisiaj siedzieć i rozmawiać, więc przede wszystkim wielkie podziękowania dla pani Danuty, bo raz jeszcze powiem, my szanując to miejsce, szanując dar serca, chcąc promować to miejsce, a promując to miejsce, promujemy i gminę Krzeszowice, i jego mieszkańców, i po to 40 lat temu, w ubiegłym roku obchodziliśmy 40. rocznicę powstania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, chcielibyśmy, żeby ci ojcowie założycieli i córki założycielki, którym na sercu zawsze leżało to, żeby zachować, uchwycić pamięć o tym, co działo się kiedyś w Krzeszowicach, jego historię, jego dzieje, a takim miejscem szczególnym i bardzo wartościowym jest właśnie Willa Domańskich i my jesteśmy po prostu tymi strażnikami, którzy do końca będziemy jak gdyby pilnować tego miejsca, ale chcielibyśmy się też dzielić radością. Beczka Prochu, miejsce adrenalinowe w tej chwili i chciałbym, żebyśmy troszeczkę do tego prochu wrócili, do tej chemii, bo przed chemią była alchemia. I czy są jakieś szanse, żeby ci naukowcy tamtych czasów, ci alchemicy, chemicy pradawni tutaj gdzieś w Krzeszowicach, być może w tej prochowni, a może na Zamku Tenczyn się pojawiali? Ci krakowscy alchemicy, tacy jak Jan Twardowski czy Sędziwój? Ja sobie myślę, że taka szansa może być, ponieważ szczególnym takim czasem, dość wariackim, był wiek XVI, czyli ten niesamowity rozwój kabały, alchemii. Pamiętajmy słynne pojawienie się Barbary Radziwiłłówny,
gdzie tam zawsze coś szumiało, wybuchało, głośno trzaskało i na pewno do tego używany był proch. I możliwe, że również w tej starej prochowni, która znajdowała się w tym miejscu, czerpali małymi garstkami ten proch właśnie alchemicy tamtych czasów. Możliwe też, że działy się takie historie na Tenczynie w Rudnie, ponieważ nie jest to poparte żadnymi dokumentami. No to być może pożary, które strawiły zamek Tenczyn, pogrzebały pamięć o tych chwilach i o tych ludziach w tym miejscu. Pogrzebały. Możliwe, że proszę pamiętać, że prócz tego namacalnego dowodu, jakim jest dokument, wykopaliska archeologiczne, jakieś niesamowite odkrycie pod werniksem jakiegoś obrazu starego, jeszcze starszego obrazu. Możliwe, że takie rzeczy miały miejsce, bo to jest fajna historia i fajna opowieść, ale pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że prócz tych faktów historycznych, jeszcze w świadomości społecznej istnieją i funkcjonują coś takiego jak podania i legendy. Pamiętajmy, że kształtowanie się pewnych podań i legend, chociażby krakowskich, miało miejsce, proszę Państwa, nie w średniowieczu, nie jak smok ział ogień i ganiał za ludźmi, żeby ich zjeść, jak nie dostał baranka, jak dostał, to zrobił wielki boom, że kiedy potrzeba było stworzyć jakieś historie, które w jakiś sposób łapałyby za serce, a także pozwalały trwać naszej tożsamości narodowej. Nawojowa Góra, Krzeszowice nie są oderwane od tej historii, jaką jest też historia Krakowa i okolicznych miejscowości. My mówimy o Krzeszowicach cały czas. Zawsze będących w Rzeczpospolitej Krakowskiej. Ale pamiętajmy, nigdy nie zostały wyrwane z tego serca Polski. Tak, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Pamiętajmy, że Krzeszowice to też gmina, ale pamiętajmy też, że w jakiś sposób, że była ta równowaga, że jedynym miastem w tym rejonie to była Nowa Góra. I tutaj ukłon w stronę miłośników Nowej Góry, bo historie mają też takie miejsca, jak to urocze. Ja byłem bardzo też zadowolony, ponieważ my udostępniamy, jak jest majówka hrabiny Zofii, również do zwiedzania, kiedy tu przyszli ludzie z Nawojowej Góry, którzy mieszkają tu kilkadziesiąt lat, tu się urodzili, urodzili się tu ich rodzice, dziadkowie i oni w tym miejscu byli pierwszy raz. I dla mnie, jako dla historyka i też prezesa stowarzyszenia, to są właśnie takie miłe chwile, kiedy właśnie tacy ludzie... Sąsiedzi, nazwijmy. Sąsiedzi, tak. Mogą zobaczyć, że również coś takiego jest u nich. My czujemy się tylko opiekunami, jesteśmy za to odpowiedzialni, ale tak jak powiedziałem w mojej wypowiedzi, to wielki dar serca pani Danuty Lubelskiej i jej jesteśmy bardzo wdzięczni, bo również ona, mieszkając tu, żyjąc tu, mając pamięć tego miejsca, bardzo pragnie, żeby ta pamięć była kontynuowana, żeby dbano o nią. Tego są takie momenty, że my tak po cichutku, po malutku wchodzimy tutaj, czujemy tą historię. I tutaj chyba najlepiej można poczuć, jak na przestrzeni tych 100 lat zmienił się świat. Jak różnią się te wnętrza od wnętrz nam współczesnych. Jak zmieniła się choćby sztuka rzemieślnicza.
Można powiedzieć, że w naszych czasach ona podupadła. No, choćby ta kanapa, na której siedzimy, to jest wszystko unika, to jest ręczna robota, sztukaterie, rzeźbienia, prawda, ten detal, tak. Ten świat zmienił się ogromnie, no, zmienił się radykalnie, a jesteśmy w takiej kapsule czasu tutaj w Willi Domańskich i dobrze by było, żeby to, co ją spotka na skutek tego, co niesie czas, było tym, co najlepsze dla Krzeszowic, dla Nawojowej Góry, dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, dla pana Leszka Sybilli i dla wszystkich naszych sąsiadów, mieszkańców Krzeszowic. Panie Leszku, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Spotkaliśmy się z panem Leszkiem Sybillą, strażnikiem unikalnego miejsca, kapsuły czasu i piękna, jaką jest Willa Domańskich w Nawojowej Górze pod Krzeszowicami. Dziękujemy. Dziękuję.